Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change. Jak można poczuć się na targach Rybomania? Jak w największym sklepie wędkarskim. Takie odczucie towarzyszyło nam od samego początku. Jednak właśnie tu, w jednym miejscu, możemy spotkać naszych idoli, których obejrzymy w mediach społecznościowych lub zobaczymy mnóstwo produktów, które dziś lub w przyszłości chcielibyśmy kupić. Zapraszamy na targi naszymi oczami. Cześć wam wszystkim, jak możecie zobaczyć, dojechaliśmy w końcu do Poznania i to będzie kolejny odcinek na naszym kanale, w którym wam pokażemy właśnie targi Rybomanie 2024. Jest ze mną Michał i drugi Michał, jeden mniejszy troszkę, a drugi troszkę większy, jak to bywa w naszym teamie. Jedni są szersi, drudzy są wyżsi. Jesteśmy ciekawi, co nas spotka właśnie na tych targach i ile sprzętu ciekawego zobaczymy, ile fajnych ludzi będziemy mogli poznać, z kim przybijemy pionę, więc zostańcie z nami, mam nadzieję, że będzie bardzo ciekawie. Ruszyli wszyscy, drzwi się otworzyły, bilety zeskanowane. Wysiedzimy do końca? Wysiedzimy do końca. Mówisz? Wysiedzimy tutaj do godziny 18. Tak? I jeszcze posprzątamy po nich wszystkich. Posprzątamy, no będziemy te pelety, co zostaną, po prostu pozbieramy. Pozbieramy, właśnie. Po co nam dwa plecaki i torbę. No wspólnie. Właśnie, do Michała to tam wejdzie, ale chyba kilka kuleczek. Michał już studiuje sobie tutaj trasę. A mnie najbardziej chyba to akwarium będzie interesowało, no, zobaczyć to wielkie, ja prawda? Ja bym chciał te duże leszcze i tego bolenia, tego wielkiego, taka rata. A to myślę, że go hodują od zeszłego roku? No, oni tam wody nie spuścili. Masz, strefa gastronomiczna. Strefa gastronomiczna, Michał, już głodny, dopiero co jedliśmy. Ale tak idziemy za tłumem, a w ogóle dobrze idziemy? Cześć, witamy. Cześć. Ej, zaglądasz do nas czasami? Oczywiście. Miło nam bardzo. Zapraszamy. Jak ja nagrywam, to zapraszamy. Panowie, co tak słabo jeszcze nie rozłożeni? Siema! O 2 godziny jesteśmy. Cześć! 2 godziny jesteśmy, no. Siema! Dopiero zaczynamy. Dopiero. Ja tam widziałem posty, już wczoraj chyba dodawaliście. Nie, w nocy, jak widzieliśmy. Aha, jak dodawaliście w nocy. A tam już rozmawiałem dopiero 2 godziny. Oj, kiedyś konkurs robiłeś dla nas. No, Gienka Wędka. Robiliśmy kiedyś, no jak my zaczynaliśmy, można powiedzieć. Teraz już troszeczkę się rozkręciło. 3 lata temu już, 3 będzie, no. I tak żeśmy się wszyscy... A co ciekawego będzie kucharz gotował? Nie, dzisiaj? Nic nie wolno. Nie pozwolili? Nie? Fajnie tak zobaczyć ludzi, których się ogląda czasami na kanałach. Czy masz sobie takie poczucie, jakbyś ich w ogóle znał, nie? No, ja mówię, siema Grzesiu. My się nie znamy, ale ja cię znam. Też bardzo popularna firma na chwilę obecną. Witamy przedstawicieli z Osmo. Na co łowiłeś na ostatnim filmie na metodę te karpie w tym zimnej wodzie? Wczoraj siedziałem na komercji, a jednego no, brania. To nie schodzi, nie? Bo to jest czosnek i taki łosoś wędzony, tak im podchodzi im teraz. I to było ostatnio na filmie? Tak, to. Głównie to było. Bo później zmniejszyłeś przynętę, ale powiedziałeś, że nie było żadnego brania, ale zmieniłeś metr i od razu jeszcze tak, dołowiłeś kilka ryb. Teraz wszędzie, nie? No właśnie. I to też było to wygląda głównie, nie? Czego to już nie wymyślą? Mnóstwo innowacji i nowych pomysłów. Świat wędkarski się mocno zmienił i to bardzo szybko. Pamiętam czasy ziemniaków, czerwonego robaka, pszenicy, pęczaku, kukurydzy, ciasta aromatyzowanego lub makaronu. Dzisiaj mamy tak dużo możliwości, a produkty, jakie powstały, cieszą nasze oczy, ale czy rzeczywiście są tak skuteczne w połowach? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Jednak ładne kolory, kształty i oryginalne etykiety sprawiają, że są bardzo atrakcyjne. Technika również szybko ewoluowała w naszym świecie. Mimo wszystko, jak ryba nie chce żerować, to nawet jak jej podstawimy pod nos,
nic z tego nie będzie. Nie będę ukrywał tego, że to wszystko, co powstało, sprawia, że wędkowanie jest bardziej wygodne, bo sam korzystam z niektórych produktów i może miałbym tego więcej, jednak ceny potrafią postawić mnie na ziemi. Witamy. Połowiliśmy ryby na wasze produkty. Pochwalimy się. Nawet na filmie żeśmy pokazywali tydzień temu. Michał, kiedy ten film był? W sobotę. Generalnie chodzi o to, że sama zaneta stosowana na duże karpie nie jest tak skuteczna jak mieszanka. Tak, to jest prawda, no. Partykułami, tak? I tak jak na przykład zaneta jest super na małe karpie, mieszankę karpia z jedynką, z tego, z karasiem, czyli w jedynka albo karasie, no to tam dużo tmury. A jak chcemy tą dużą rybę złowić, to musimy dać grubiej. No to trzeba to po prostu ale wcale nie trzeba sypać, nie wiadomo jakimi grubymi peletami, kulami, wystarczy takie, żeby to zamieszanie było. Jakiś kostek. No kostki większe niż są. Nie, to ja pamiętam jak parę chodziło się. Jakby ktoś nie wiedział, to robią komiksy wędkarskie. Ale zapewne. Witamy, cześć. Giętka wędka, tak jest. Gdzieś tam się przebijamy od czasu do czasu. Hej, pa. Nam również. Często widzę. Tak, często właśnie widzę posty, że są i konkursy jakieś robicie właśnie. I... No coś tam staramy się działać, żeby coś się działo aktywnie. Nie? No teraz mamy premierę komiksu. No właśnie, tak czytałem, że premierę. Drugiego tomu. Ten o jesiotrach, komiks bardzo mocno edukacyjny i objęty patronatem Fundacji WWF. Tak. To jest zrobiony między innymi we współpracy z Instytutem Rybactwa Śródlądowego. No i gościnnie Kamil jako przekazywaczka wiedzy. Aha, w ten sposób. Zaprezentuj może wstęp, a po którąś stronę, jak grafiki wyglądają. Ale super. Ty masz taki talent? Tak, to wyszło. Nie? Talent to nie tylko, wiesz, to jest lata pracy, żeby coś tam zaczęło wychodzić. Nie? No. I powiedz mi, a pomysły tak razem czerpiecie? Ja zawsze mówię, że w naszym duecie to ja jestem drukarką, bo tak? Agnieszka wszystko wymyśla, pisze, cały scenariusz odpowiada Agnieszka za warstwę merytoryczną scenariuszową, a ja to tylko ilustruję. Rozumiem. A komiks bez scenariusza to byłby tylko obrazkiem, nie? No. To prawda, pewnie, że tak. To najpierw masz scenariusz, który musisz przeczytać i do tego musisz się dostosować? Tak powstaje, można powiedzieć, to bo Agnieszka zbiera materiały od różnych osób, które są wyspecjalizowane. Tutaj profesor Andrzej Kapusta całą pieczę merytoryczną pełnił nad tym komiksem. Mhm. No i pani doktor Alicja Pawelec z Fundacji WWF. Bo to ten komiks opowiada o reintrodukcji jesiotra wodach polskich przede wszystkim. Aha, z przekazem. To jest bardzo duża warstwa właśnie taka edukacyjna. No bo to opowiada, co zrobić w momencie, gdy przez przypadek na przyłów złapiemy sobie jesiotra. Gdzieś tam w Wiśle na przykład, który jest znakowany, który pochodzi z tego zarybienia reintrodukcyjnego. No bo tak naprawdę no, powinno się go zważyć, zmierzyć w miarę możliwości, sfotografować i zgłosić właśnie do WWF-u, że taki fakt miał miejsce. I to jest ważne, bo na przestrzeni ostatnich 20 lat były te zarybienia i oni monitorują, co się z tymi jesiotrami dzieje. No bo tych jesiotrów, co były pierwsze, już u nas po prostu nie ma. No słuchaj, no w latach 60. ostatni jesiot został złowiony. No i te jesiotry potrafiły ważyć pół tony. Tak, tak było. To giganty, wyobraź sobie, wędkujesz sobie Wiśle, a tu nagle pół tony, kurwa, na wędce. Nie wiem, na co byś go, na tego Federa, co ktoś tam stoi z wygiętą szczytówką, tak? Ale gdzieś tam chyba w Kanadzie, czy gdzieś jeszcze łapią jakieś te odmiany tych jesiotrów w rzekach, takie ogromne. Profesjonują. Ale tam nie pozwolili, żeby to wyginęło. Tu jest reintrodukcja jesiotra bałtyckiego, ostronosego. Tak. Ale tam nie pozwolili, żeby wyginęły jesiotry, bo tam takie ekipy chodzą, ludzie normalnie się skrzykują, chodzą i pilnują rzek, jak jest. Tarło one, tak, bo się zbierają na płytkich miejscach. One na tarło spływają do rzek i wtedy kłusownicy to mieli. Wiesz, tam jest jednak większa świadomość u nas. Właśnie, co do kłusownictwa, gdzie jest ta szata? Ona. To kłusuje, tam jest. Ale powoli się już to zmienia. Już ludzie zaczynają zauważać. A dzięki takim komiksom
to młodzi będą wiedzieli mniej więcej, jak się zachowywać już nad tą wodą. Tu jest przekaz w tych komiksach do całej rodzinki, wiesz? Bo tutaj można też podpisać giętka wędka. Obrazujemy taką wojnę pokoleniową, gdzie jest, wiesz, dziadek, który jest typowym mięsiarzem, widzi tylko leszcza najlepiej na patelni. Właśnie. To, niech to się nagrywa. Tyle zysku, ile w pysku, giętka wędka. A to Już inspiracje tu robisz jakieś. No dobry, ale on ma takich mnóstwo. Ale to jest autorskie? Tak. A jak było z tymi ziemniakami, jak byliśmy w Szklarskiej Porębie? Jak? Z tymi ziemniakami, jak byliśmy w Szklarskiej Porębie? Oj, to musiałem sobie przypomnieć, bo to coś tam. A ziemniaczki jakieś tam, a goloneczka skądś tam, tak? To musiałbym filmować. Ale to jest na filmie u nas, to można sobie puścić i tam mamy ze Szklarskiej Poręby taki film. Wyprawa do Szklarskiej Poręby? Nie, a musiałbym zobaczyć. Tak, Szklarska Poręba na kanale Giętka Wędka i tam parę takich tekstów będzie. To nie jest, nie jest wędkarski odcinek, ale taki, co robimy tak prywatnie z żonami, jak gdzieś sobie pojedziemy, jak się bawimy, spędzamy czas wolny. No. Jakbym wam... Nie. Ale też nie mamy, też szaleje. Za to jest dużo czasu na swoje jakieś inspiracje i takie rzeczy, no. To takie trochę przestarzałe jest, że załóżmy, jak ktoś chodzi rok czy dwa, to już nie trzeba. A i tak się, że dzieci, że to tam. Ale wcale też tak nie trzeba robić. Jesteśmy małżeństwem 12 lat i... No, i dobrze wam się żyje. I bardzo dobrze. To właśnie najważniejsze. Niektórzy mówią, że to egoistyczne. Trzeba tego. Nie wszyscy do dzieci są stworzeni, nie? Prawda. My za to robimy dużo dla. No właśnie, pewnie, że tak. Michał, co to jest? To jest taka zgadywajka. I co teraz mamy zrobić? No, zaznaczać tutaj wszystkim przychodzić. Stworzyć. Stworzyć. Machaj, będą ryby, będą. Wiatr ze wschodu, ryba chodu. Gdzie krzaki, tam krzaki. Czas na klęki na jadzie. Gdzie bobry, tam strąg dobry. Pasuje. Gdzie trzciny? Gdzie trzciny, tam liny? Gdzie trzciny, tam liny? Gdzie bobry, kogo patrzeć? Tam strąg dobry, dobrze. Bobry, pstrągi. I co zostanie? Na rybach mogę gwizdać. Albo palce, gdzie gwizdać. Bo będzie, nic z tego nie będzie. Co wygraliśmy? Co wygraliśmy? Rozwiązaliśmy na stanowisku fikoty krzyżówkę z przysłowiami. Chłopaki rozwiązali, a ja idę po nagrodę. W minutę. Chcieliśmy powiedzieć, że krzyżówka została rozwiązana. Musicie se pomieszać na nowo. Chciałem tylko powiedzieć, że czas mija tutaj niemiłosiernie szybko, z tego względu, że przeszliśmy tylko kilka stanowisk, a minęły chyba już ze 2 godziny. No i przed nami będą kolejne łódki zanętowe, które wam, można powiedzieć, w przybitkach pokażę. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Chciałem powiedzieć, że na stanowisku BZW, no niestety, po staremu. Słuchajcie, jak jesteście na targach, a braknie wam kasy, to idziecie po kredyt i dalej kupujecie. Tak jest. I to w gmieniu oka. Ja mam malutką kamerę, ale ten pan to jak ma cały dzień tutaj chodzić z tą kamerą, to mu współczuję troszeczkę. No ale zobaczmy, co tam nagrywa ciekawego. Jak przynęta chodzi, ale... O! Zobacz, ale specjalista.
kurde, ile tam było energii, widzieliście? Ja pierdzielę, zgubiłem się. Zgubiłem się. Nie wiem, gdzie oni poszli. Gdzieś ich tu widziałem, ale gdzie oni są, to nie mam pojęcia. Kurde, no nie wierzę, patrzcie, do namiotu weszli. A ja szukam was. Ja cię kręcę. Munfil wjechał ze ciężarówką na halę. Masakra. Na tym stanowisku była wieczna impreza. Robiło to wrażenie, jednak muzyka tak mocno dawała czadu, że rozmowy w tych okolicach były nie do zniesienia, a w uszach mocno dudniło. Jednak stanowisko Munfin robiło największe wrażenie. Chociaż my chcieliśmy rozmawiać i dzielić się informacjami, a jak chcielibyśmy dyskoteki, to na nią byśmy poszli. Spotkaliśmy i poznaliśmy wielu ciekawych ludzi z świata wędkarskiego. Jakbym chciał wam pokazać materiał z każdego stanowiska, to byłby to bardzo, bardzo długi odcinek. Jednak wydawało mi się, że Michu był bardziej podjarany od nas. Zaczepiał wiele osób i długo z nimi rozmawiał, wymieniając się doświadczeniem, a na początku nie stwarzał takiego wrażenia. Ogólnie to wszyscy się dobrze bawiliśmy i po targach jeszcze całą drogę rozmawialiśmy, jak nam się ten wyjazd podobał. Jednak trzeba lecieć obejrzeć słynne akwarium, które zostało tu przywiezione z Portugalii i mieści 20 tysięcy litrów wody. W tym akwarium są przepiękne okazy ryb, jakie możemy spotkać w naszych wodach. Możliwe, że wielu tak sporych gatunków nigdy nie uda nam się złowić. Pierwsze wrażenie, jak zbliżymy się do akwarium, zapiera w dech. Po chwili zachwytu możemy zauważyć też negatywne skutki. Nie wszystkie ryby wyglądały dobrze. Kilka sztuk wyraźnie było obitych podczas transportu. Trochę to nas zaniepokoiło. Jednak miejmy nadzieję, że wrócą z powrotem do swoich zbiorników. Takie informacje były zamieszczone w internecie, że po targach wracają do siebie. Jestem ciekaw, jak będzie z dźwiękiem, bo tutaj jest naprawdę głośno. Staramy się mieć wyciszone te mikrofony, ale też by nas nie było do końca słychać. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak będę to montował. Ale powiem wam, że jest tutaj co robić. Człowiek, raz przeszliśmy tak, staraliśmy się powoli, żeby ze wszystkimi porozmawiać, ale jednak tego czasu troszeczkę by w tym pierwszym rzucie brakło. Przeszliśmy drugi raz, a teraz idziemy już trzeci raz, a później chyba będziemy szli czwarty raz, bo będziemy kupywali produkty, które nas interesują. No i na koniec wam będę chciał pokazać, kto co sobie kupił. Robotę. No Michał będzie na większości zdjęć. Tak i tak rób, właśnie. To nie wiadomo, gdzie pójdzie. Kurczę, przeprowadziliśmy dość długą rozmowę, ale powiem wam, że muzyka, która grała w tym głośniku obok nas, to mnie chyba tam wszystkie bębenki mi popękały. Siwego żeśmy spotkali, żeśmy się z nim już 3 razy widzieliśmy dzisiaj, z Siwym, ale z tego względu, że przyjdziemy tam z nim na końcu porozmawiać, on przyleciał z kamerą i troszeczkę pogadałem dla jego widzów jakieś anegdotki albo jakieś pierdoły, byle żeby minutki leciały, żeby mógł się ktoś pośmiać i żeby było wesoło. Jest ze mną jeden Michał, ale tamten drugi też już gdzieś zniknie, on jest. Co on tam już foty robi? A nagrywa, to niech nagrywa, bardzo dobrze. Tak jest, niech pracuje chłopak, bo nie dostanie na chleb kuleczki. Powoli już się zbieramy z tego miejsca zamieszania. I proszę bardzo. Ile to ma? 14 kilo, tak? To pakuj, pakuj, brzuszek zgubisz. Ćwicz nogi. A ja sobie kupiłem z Osmo troszeczkę produktów, no metody, zobaczymy, czy będę łowił w tej zimnej wodzie karpie na to. Ja na pewno będę łowił. Lecimy do domu? Możemy, nie ma problemu. To lecimy. Jeszcze coś zjedz. O, jedziemy coś zjeść i podsumować cały nasz wypad. Michał mówi, że drugi Michał będzie budował sobie łowisko, tak. Dwa wiadra wziął. Dwa wiadra zaprawy, skubany. A Michał mówi, byłem tutaj 3 razy na targach, 2 razy na wędkarskich, a raz na budowlanych. Nie, no 2 razy na budowlanych. A ty co listy kupiłeś? A ja jeszcze mam. Ja poszedłem zobaczyć, kto co ma. Żeby wiedzieć, co jak kupić? Mi się skończy, to kto kogo uderzyć, co kupić, w jakim rozmiarze, w jakim smaku. Bo powiem tak wam, pewnie tak jak już wiecie, a może i młodzi adepci wędkarstwa jeszcze nie, że jak jest na przykład taki zapach jak truskawka i ma go 10 producentów, to każda truskawka u każdego producenta pachnie inaczej, jest innej barwy i niezależnie, czy to jest pelet gruby, czy to jest 2 mm, czy to jest jakiś metod mix, czy to jest duża kulka, to jest w ogóle
wszystko, ale z drugiej wszystko strony, zupełnie jak się co tak innego. Nawąchamy tego wszystkiego. Dlatego ja oszczędnie wąchałem. Tak, to później już... Chłopaki po pięć, a po dwa zapachy, a później się tylko wymienialiśmy. O, ten bardziej ostry, wszystko ten podobnie nie. Podobnie później pachniało moim zdaniem. Tak. Ale zobaczcie, ile by nie było wystawców, ile by nie mieli towaru, wszyscy na wszystko łowią. Także... Tak jest. Czyli najważniejsze... wszystko jest łowne, to najważniejsze. Czyli najważniejsze jest co? Miejsce, nie, żeby zlokalizować które, rybę. Które to tańsze. W sumie tak, bo każdy łowi. Peletem to zasypać, no. Michała, będziemy sypać. Ja pożyczę mi trochę, bo ja tam mało jeżdżę na te karpie, kurczę. Możecie zobaczyć, jest kolacja, a jak kolacja, to koniec dnia i nasza przygoda powoli dobiega końca. Targi, powiem wam szczerze, naprawdę zrobiły na nas fajne wrażenie, mimo że jak tam inni opowiadali, że kiedyś to było większe dla nas, było super, naprawdę widzieliśmy dużo stanowisk, praktycznie wszystkie. Zerknęliśmy, pomacaliśmy, powąchaliśmy, porzucaliśmy się peletami, fajna sprawa. Poznaliśmy ciekawe osoby, ale też zbiliśmy piątkę z osobami, z których docelowo widzimy tylko i wyłącznie na YouTubie, na Facebooku, czyli ogólnie na tych mediach społecznościowych. Polecam wam taką rybomanię, jeżeli jesteście chętni zobaczyć te produkty na żywo, jeżeli nie macie gdzieś sklepu, gdzie możecie dotknąć tych produktów, zobaczyć ich właściwości, z czego są zrobione, jak są zrobione, to takie targi są naprawdę wyśmienite. Jeżeli to popierajcie, jeżeli to, przepraszam, popieracie, to zostawcie nam subik, zostawcie łapkę, będziecie na bieżąco z każdymi tematami. A ja kończę swojego kurczaczka, którego przed chwilą złapaliśmy i udaję się, uczcie, a później do domku, do żonki spać. Także trzymajcie się, na razie, cześć! And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions.